Cześć. Witam. Moim gościem jest dzisiaj Karol Nomagalski. Karol, spotykamy się w miejscu, gdzie, jak mi powiedziałeś, na pierwszy trening przyjechałeś. Tak, tak. Złota Góra, szczyt Złotej Góry w Ojcowie. W okolicy mojej rodzinnej miejscowości Skała. To jest... kojarzy mi się młodość, moje dzieciństwo z tymi rejonami. Mówiłeś, że to był rower jeszcze komunijny? Tak, tak. To był właśnie taki ciężki rower komunijny, stalowa rama. No po prostu bardzo ciężki był ten rower, ale poradziłem sobie. Ale pojechałeś z chłopakami z klubu? Tak, pojechałem właśnie z Krzysztofem Traczem, z moim przyjacielem i z moim kuzynem na pierwszy trening sekcji Krakowi. To znaczy dla mnie to był pierwszy trening, dla nich nie. Tak, no i tak to się zaczęło. Jak to się zaczęło? Potem przygody były różne. Pamiętam, poznaliśmy się, jak jeździłeś w KH Rural jeszcze. Tych ekip, tak. Ekip trochę było po drodze. No kurczę, jak tak patrzę do tyłu, to było już tych ekip. Zieloni, czyli KH. Później wylądowałem na Wyspach w małej, bardzo małej drużynie Rally. Tam przejeździłem sezon. Była kolejna One Pro Cycling. Tą drużynę wspominam najlepiej. A następnie Hurom, powrót do kraju, dzwon. No właśnie. Dzwon ten... i teraz właśnie Mazowsze, tak. Jak pytałem Cię dzisiaj, czy widziałeś trasę Mistrzostw Polski, to powiedziałeś, ważne, żeby przepustów nie było. Czyli potrafisz już z dystansem na to spojrzeć? Tak, już jest okej. Okay. Już upłynęło tyle czasu, że po prostu cieszę się, że możemy się z tego śmiać dzisiaj, siedząc tutaj albo z kumplami na rowerze. Pomogło być źle, ale jest dobrze. No było, przez moment było bardzo źle, bo no przypomnijmy, uderzyłeś w przepust, to był Małopolski Wyścig Górski, to był etap do Nowego Targu. Tak, tak. I sama końcówka, ostatnie kilometry. Tak. Czyli no i duża prędkość też była, bo pamiętam, że jechaliśmy 60 na godzinę, a Garmin zatrzymał mi się na 49 na godzinę. Bo analizowaliśmy to z coachem, przy jakiej prędkości. Z taką prędkością huknąłem w ten przepust. Powiedz, no bo ten twój stan, byłeś w śpiączce, ten stan był bardzo poważny, to było zagrożenie życia, nie tylko zdrowia. W którym momencie uwierzyłeś w to, że wyjdziesz z tego, że dasz sobie radę? W którym momencie? Myślę, że jak mnie wypisali do domu. To był taki przełomowy moment, bo jednak intensywna terapia, miesiąc spędzony na intensywnej terapii, później kolejne 2-3 tygodnie na oddziale pourazowym. No, to były ciężkie chwile, ale jak przetransportowali mnie do domu rodzinnego, cała rodzina, przyjaciele, żona, wszyscy blisko, wtedy powiedziałem sobie, koniec tego, bierzemy się do roboty. I to wsparcie było chyba najważniejsze, bo pewnie otrzymywałeś też mnóstwo głosów od kibiców, od innych ludzi, ale chyba to wsparcie rodziny było najważniejsze. Tak, oczywiście żona, rodzice, teściowie, no, najbliżsi, przyjaciele. Ich otuchy, ich słowa, to było najważniejsze dla mnie. To była taka ekstra motywacja. Wiedziałem, że mam dla kogo żyć, że mam dla kogo walczyć i że trzeba, no. Trzeba, nie można się poddawać. A w którym momencie zacząłeś myśleć o powrocie na rower? No bo jedno to jest powrót do zdrowia, ale drugie to jest powrót na rower. Od razu? Nie było to od razu. Szczerze powiedziawszy, to nie myślałem, że wsiądę na rower. Ale z upływem czasu pomyślałem sobie, no przecież ludzie mają wypadki samochodowe chociażby. I to nie znaczy, że nie wsiądą do tego samochodu, no bo przecież żyć trzeba, a ja miałem wypadek na rowerze. Jednak to jest to miłość do tego roweru, zwyciężyła pasja. I sobie pomyślałem, że tak, że chcę wrócić, zwłaszcza po telefonie, który otrzymałem, że jest taka szansa, powstaje nowy klub. Mazowsze Serce Polski pod kierownictwem Dariusza Banaszka. I czy właśnie chciałbym wrócić. Wtedy to była taka iskra zapłonowa, że no kurczę, spróbuję jeszcze. To jeszcze nie ten czas.
to nie na moich warunkach miałbym zakończyć tą karierę, bo jednak wypadek stał się wypadek, ale chciałbym zakończyć tą karierę po jakimś sukcesie, po jakimś po prostu dłuższej karierze. A powiedz mi, podczas wychodzenia jeszcze, podczas dochodzenia do zdrowia, analizowałeś inne scenariusze? Co innego mógłbyś w życiu robić? No pewnie miałeś taki moment, że nie wiedziałeś, czy wrócisz na rower, czy nie. Co wtedy? Myślałeś o tym, co dalej? Tak, oczywiście myślałem, ale no nie mogłem znaleźć jakiegoś pomysłu na siebie. Myślałem, że może zostanę w sporcie, ale w jakim stopniu, gdzie, co, no nie wiedziałem co. No zacząłem czytać oczywiście książki treningowe, z czym się to właśnie wiąże, treningi, bo zawsze miałem trenera i ja miałem gotowy plan i robiłem to, co on mi napisał. Ale właśnie myślałem sobie właśnie o trenerce, że może to jest ten kierunek. Zacząłem czytać, ale to można powiedzieć, że mnie troszeczkę przerosło. Ale pojawiła się opcja, żeby wrócić na rower i jestem. No właśnie, teraz Mazowsze Serce Polski. Powiedz dwa słowa o tej grupie. Jak ci się w tej grupie jeździ? Ty pomimo pandemii już w tym roku trochę pojeździłeś po świecie. Byłeś w Grecji, byłeś w Bułgarii. Powiedz, jak ci jest w tej ekipie? Drużyna jest bardzo dobra, bardzo świetna atmosfera. Ludzie, którzy ją tworzą, wiedzą, co to jest kolarstwo, bo właśnie Dariusz Panaszek miał już drużyny kolarskie. Wie, że kolarz musi być zadowolony, żeby szybko jeździł. A żeby kolarz był zadowolony, to musi być cała obstawa. Musi być masaż, musi być mechanik i nie tylko jeden, ale po dwie osoby, po trzy na wyścigu. To wszystko musi grać jak w szwajcarskim zegarku. I tak jest. Ta drużyna naprawdę ma potencjał. Młodzi zawodnicy, bardzo szybcy, Alan, Norbi, góralów. Górali też mamy, w sumie kilku, jeden bardzo doświadczony. I to jest fajnie połączone, bo to jest doświadczenie z młodością. Jest potencjał, ma młodzi zawodnicy, uczą się od tych starszych, bardziej doświadczonych. I myślę, że to będzie taki strzał w dziesiątkę. A ty siebie stawiasz po której stronie? No bo już ty młodych już nie, ale ty jesteś tak po środku właściwie, no masz 30 lat, czyli właściwie no jeszcze ładnych parę lat kariery przed tobą. Ale doświadczenie z drugiej strony też już bardzo duże. Tak, no mam troszeczkę doświadczenia, ale młody nie jestem niestety. Czas leci nieubłagalnie. Jednak zacząłem przygodę z kolarstwem późno i może to właśnie spowodowało, że ta moja forma szczytowa nastąpi troszeczkę później, przyjdzie troszeczkę później, w wieku właśnie 30-31. Niestety stał się ten wypadek i troszkę mnie to wyhamowało, ale trzeba walczyć. A powiedz mi, bo tak sobie siedzimy tu, gadamy, już przyjechałeś na rowerze, wyglądasz jak za starych lat, jak się spotykaliśmy na wyścigach, ale przecież są konsekwencje. Ty jeszcze ciągle masz rehabilitację, jeszcze ciągle są ślady. Tak, tak. No, najbardziej nieprzyjemne są blizny, których nie widzę. No, one są w środku, wewnątrz. Miałem wielonarządowy właśnie uraz, wątroba śledziona. I niestety każdego ranka, jak wstaję z łóżka, to czuję takie ciągnięcia. To jest nieprzyjemne. To mija po godzinie, po godzinie, po dwóch godzinach. Ale z tym się faktycznie borykam. Niestety co tydzień, czy tam co 10 dni muszę, niestety, no, spotykam się z Dominikiem Omiotkiem, który mi wszystko to rozluźnia. Bo jednak blizny na tkankach to są, nie wiem jak to nazwać, no nie są to dobre rzeczy. Trzeba nad nimi pracować, bo potrafią spiąć tkankę tak, że mięsień nie jest wydajny w 100%. A powiedz mi, jak to wpływa na, znaczy jak reagujesz na obciążenia treningowe w takim razie? Jeździsz, trenujesz już na takich samych obciążeniach jak wcześniej, czy jednak powoli dochodzisz? Nie, powoli już minęło. Myślę, że teraz już jest na pełny etat, jak to mówię i śmieję się. Już normalnie trenuję, naprawdę 5-6-godzinne treningi przeprowadzam. Przeprowadzam serię ćwiczeń pod górę na pełnych obciążeniach, na tych 100% aktualnych oczywiście, bo to nie jest jeszcze szczyt formy.
ale naprawdę męczę się na treningach i mam świadomość, że muszę się zmęczyć, także nie ma taryfy ulgowej. Trzeba się zmęczyć, żeby ten progres był. A jak to było stanąć znowu na linii startu? Miałeś jakieś opory? Gdzieś te myśli o wypadku przechodziły przez głowę w czasie jazdy, czy nie? Czy potrafisz to zostawić ze sobą? Na samym początku było tak, że kurczę, znowu się zaczęło. Ale później już wpadłem w ten rytm i zapomina się o tym. Jeżeli ma się dobry sprzęt, a my mamy naprawdę bardzo dobre opony, szybki, dobra przyczepność, to nie ma właśnie, no nie pojawiają się te myśli, no bo skąd? Czyli nie jest tak, że ręka częściej na klamki wędruje? Nie, to znaczy jeden paluszek tam cały czas wisi, ale nie ma tak, że jakoś mi to przeszkadza. To powiedz jeszcze dwa słowa o planach teraz na najbliższe miesiące. No najbliższy miesiąc nam, bo jedziemy Baltic Chain Tour. Niestety przez pandemię cały wyścig odbędzie się w Estonii, czyli 3 etapy, plus 4 taki nieoficjalny. Następny start to Mistrzostwa Polski już, szosowe, start wspólny i tydzień później Górskie Mistrzostwa Polski. A jeżeli chodzi o dalszą część sezonu, to musimy to ustalić już po tym właśnie Baltic Chain Tour, jak właśnie moja forma będzie, jaka będzie dyspozycja. Ale myślę, że uda mi się przejechać jeszcze ładnych, fajnych kilka wyścigów pierwszej kategorii na przykład. Coś ten wypadek zmienił w Twoim życiu, w Twoim myśleniu, w podejściu do życia? Tak, oczywiście. Chwytaj dzień, carpe diem. Jutra może nie być, niestety. Przekonałem się o tym sam i staram się spędzać jak najwięcej czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Po prostu nie odmawiać im. Karol, idziemy się spotkać. Jasne, idziemy. Po prostu trzeba sobie wygospodarować czas, żeby wszystko pogodzić. A jak to jest w takim razie z sportowymi celami? Stawiasz sobie jakieś cele, czy też podchodzisz do tego po prostu z dnia na dzień? Mam jeden cel. Mój jeden cel to jest osiągnięcie formy wyższej niż sprzed wypadku. Jeżeli ten cel zrealizuję, to wtedy postawię sobie kolejny cel. Wygrać wyścig. A jaki wyścig? Zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję, Karol. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. I łap te dni w takim razie. Dokładnie. Carpe diem. Łap te dni i będziemy się, mam nadzieję, znowu na trasie spotykać. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki.